Witajcie, że Kisi w kolejnym odcinku z Hardon 4 na lokacji Road to 56 jako Holy Roman Empire, czyli zobaczcie raz jak to było, Święte Imperium Rzymskiego, tak. Więc w tym odcinku będziemy atakować Rosję. To co bym chciał, to jeszcze wyzwolić sobie Danię. Z tego względu, że nie chcę tutaj zbytnio tego frontu utrzymywać, więc żeby tutaj przyszli. I jeżeli się już rozpoczęło, to żebyśmy tutaj już sobie trochę ustawiali te fronty. Wydaje mi się, że taka liczba dywizji w tamtym regionie jest zbyt mała, więc dosilemy jeszcze trochę. I tak, was damy na delikatnym, was już nie musimy. Więc dostaliśmy embargo od Kuby. O nie, nie podniesiemy się po tym. I zobaczymy jak to pójdzie. Wydaje mi się, że powinno pójść w miarę w porządku. Zapiszę tylko dlatego, żeby jak będę robić miniaturkę, żeby mieć granicę. Okej, więc możemy zaczynać. Rozpoczynamy wojnę. I bum. I kto by się spodziewał, wygrywamy. Okej, ile tutaj mają w powietrzu? Mają w miarę dużo samolotów, ale mają tak, że tak powiem, w jednym z tych. To oznacza, że tak naprawdę prawie całe lotnictwo i tam przyjęliśmy. No i widzę, że tutaj coś się zdesantowali. Okej. Wy idziecie tu. Macie załatwić o ten desant. A widzę, że reszta armii sobie w miarę w porządku radzi, więc możemy dać już na maksymalny. I tak, was damy do tego, dlatego że w sumie dlaczego nie mielibyśmy. Przełożymy ten front. I niech tutaj atakują. Okej, jak to wygląda z wami? Wy tutaj masz los. Trochę tych dywizji tutaj postawili. Dajcie na łagodniejszy. Ale pytanie jest takie, a nie, tutaj żadnego nie postawiliśmy oraz mają lotnisko. Okej, w takim razie tutaj przestawiamy też na ten front i możemy już wszystko zostawić. W sumie kto by się spodziewał, że Rosja nie jest aż takim potężnym państwem. Wszyscy tak, to jest coś takiego, że zazwyczaj Rosja naprawdę jest słabym państwem, które wydaje się, że jest mocny. Okej, tutaj mamy oczywiście już ogromne braki wszystkiego. To jest najlepsze. Wystarczy chwila. Chwila dosłownie. Już im wszystkiego brakuje. Naprawdę nie wiem jak to robią, że oni dosłownie tracą wszystko. Okej, dostajesz Infantry Expert. I pytanie jest takie, czy wy macie rozkaz? Nie macie. W takim razie idziecie tutaj. Czas na podbój Rosji. Trzeba się zemścić. Za coś. W sumie nawet nie wiem za co, ale za coś. Okej, więc tak. Możemy poczekać na kolejny czołg. I raczej to zrobimy, bo nie widzę potrzeby śpieszenia się w tej sytuacji. Jedyne co, to poszukajmy sobie jakiejś broni, które akurat są na ten czas. Demand a ban of communism. Nie sądzę, żeby to było jakieś najważniejsza rzecz w życiu. Możemy porobić jakieś rzeczy, które wydają się śmieszne. Okej, ale tutaj na pewno nie, dlatego że wojna nie jest jakaś taka mega długa.
byśmy tutaj musieli aż tak bardzo dużo klikać. Okay. I teraz dzięki tej wonie trochę nam się polepsza, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy związane z powietrzem. Oraz chyba rozbiliśmy im totalnie armię, dlatego że nie mają wystarczająco dywizji na prowincję. Oraz się znowu desantowali. W sumie mam tak mało tego political power z tego względu, że wcześniej rozdałem medale, więc po prostu tego nie mam. Okej. Okay. Dobra, wydaje mi się, że może trochę potrwać. Oraz też to potrwa, jeżeli tutaj się tutaj tak rozbili. Okej, okay, pytanie jest tak, czy wszyscy macie taki rozkaz? No, widzę, że tutaj się trochę rozbili, ale już jest ich o wiele mniej niż ostatnio. Co tutaj się pokazuje, że możemy... Orbons! No, zawsze coś. Oj, masz się los i się tutaj przebili, dobra. Czy wy jesteście w jakiejś frakcji, jesteście w Oliantach? Okej, okay, to wiele wyjaśnia, dlaczego nie ma już aż tak dużo dywizji na tym. Ponieważ dosłownie oni teraz muszą każdy front obsługiwać. To jest ich głupia wina. Ale my w takim razie spróbujmy przez Sewastopol przejść. Co to za rozkaz? Jakieś chyba dywizje jeszcze były na tym głównym rozkazie. Łomaść los! O, to nie my, to Francuzi. Uhuhu. Ale Francuzi poszli do przodu. Okej. Okay. Sewastopol zdobyty. Teraz szybko tutaj przyjmijcie to. Boimy się, że przez Litwę nam przejdą, ale tak naprawdę już prawie okrążamy już Rosjan. Więc nie powinienem się aż tak bardzo martwić o to. I co chwilę muszę wyłączyć to. Naprawdę nie chcę. Naprawdę nam nie jest potrzebna ta fabryka. Chociaż w sumie, jeżeli nie będzie to nasz teren, to zawsze możemy ukraść im. Najpierw Polakom. Okej, okay, w takim razie. Tutaj możemy rozpocząć nieco naszą przygodę z. Masi los. To nawet nie my, to nasi sojusznicy tutaj wchodzą i przejmują te terytoria i później zostają okrążeni, a my nie możemy dojść na czas. Okej. Okay. Na szczęście mamy antytanki, więc nie będzie problemu z tym, żeby tutaj nieco się ogarnąć. Jak to wygląda? Baku zostało zdobyte, nie wiem dlaczego tam było ciasto. To jest jakieś nawiązanie do rzeczy, których ja nie kojarzę. Dobra, ale teraz mamy taki rozkaz, że się dosłownie obracamy w kółko. Więc możemy sobie w sumie to włączyć, tylko o masz raz, tak jest daleko, że nie widzieliśmy, że się to porusza. Okej. Okay. W głównej mierze ta wojna z jakiejś potężnej wojny, która by trwała cały odcinek, potrwa pół odcinka. Typowy late game. Ale w międzyczasie sobie ogarnijmy tutaj ulepszenia kolejne. Okej, okay, Maklik zostało wreszcie pokonane. Wiecie, ta wojna się rozpoczęła na początku serii. To naprawdę dziwne jest, że to tak długo trwa. Ogólnie tutaj też ta wojna trwa długo. Oni mają po prostu dużo dywizji. Ruskie tutaj wspomagają. O, my jesteśmy w wojnie z wami? Fajnie. A, wy jesteście komunistami. Może mniej fajnie, ale nadal fajnie. Okej, okay, zajmijmy się w takim razie od tymi kątami, które nam się tak potworzyły. Mamy tutaj jakieś dywizje? Znaczy się, mamy tutaj jakieś dywizje oczywiście, ale takie, które nic nie robią. Okej. Okay. Przez to, że zaatakowali aliantów, to my teraz nie musimy się aż tak bardzo martwić. Okej, okay, idźcie na rozkaz. Mamy już Moskwę, mamy już tutaj kolejne terytoria. Trzeba będzie to w sumie rozdzielić tak powiem, słusznie.
Dlatego, że oni tutaj przejmują Skandynawię, a my w sumie aż tak bardzo nic tam nie robimy. Okej. Okay. W ogóle Włosi to nie jest królestwo, tylko ta inna republika. Trochę się dziwię, że mają tą nazwę, ale co poradzisz? Taki wybór. Okej, okay. Jak wygląda z powietrzem? No, w sumie zniszczyliśmy większość ich samolotów, więc nie jest aż tak źle. Okej, okay, Infantry Expert. Tutaj trochę tych rzeczy się porobiło. To też masz Infantry Expert. No już trzeci poziom, wow. Okej, okay, widzę, że tutaj się zajęli tym, więc może wejdźmy tutaj do Petersburga. Żebyśmy po prostu zdobyli to miasto. Jakoś długo tutaj idzie się. Może pogoda. A, zdobyliśmy z łatwością. Ok, widzę, że Skandynawię to po prostu alianci chcą. Jak to wygląda? My już powoli pokonujemy, ale jeszcze jest Japonia i reszta świata. To mi się nie podoba. To jest jeden z tych momentów, kiedy dosłownie będziemy musieli pokonywać państwo, które w ogóle nie musimy aż tak bardzo się zajmować. Okej, okay, co posiadamy? Posiadamy Gruzję w miarę. Okej, okay, i też możemy sobie tutaj pokraść rzeczy. Nie wiem, co to robi, ponieważ nie ma żadnego efektu na samym końcu. Możliwe, że nie ma w ogóle żadnego efektu. Okej, okay, mamy tutaj te wszystkie rzeczy. Brakuje mi, że nie dodali tego nowego... nowej rzeczy, że można ustawić, ile fabryk chcemy na tym, dlatego że naprawdę to jest ciekawa mechanika. Okej. Okay. Możemy sobie pobudować tutaj do gumy. Okej. Okay. Coś tam się stało. Chyba jakiś taki typowy event, taki mały, ale śmieszny. Gaduję, że mało śmieszny, ponieważ ktoś tam umarł, ale rozumiecie, o co chodzi. Okej. Okay. To są w ogóle wasze kory takie? Nie, nie są to. Okej. Okay. Więc w głównej mierze cała nasza armia teraz po prostu atakuje mało znaczący terytoria w Rosji, żeby po prostu ją skapitulować. Typowy late game przeciwko Rosji. Okej. Okay. Ile tam w ogóle jeszcze punktów musimy im przejąć? Tutaj w miarę dużo. A czy Brytyjczycy się tutaj nie zajmują ich flotą? Właśnie się zajmują. My jak tutaj przyjdziemy, to my w sumie i tak zbytnio nic nie porobimy. Więc jest taki największy problem z tym wszystkim. Że już jak tam dojdziemy, to będziemy musieli bardziej zrobić tych... No dobra, bądźcie. Nie chcę mieć teraz wojny z nimi. Ponieważ to naprawdę nie jest czas na wojnę. Ale też to nie jest czas na pokój. Okej, okay. Czy coś tutaj w ogóle jest ciekawego? Że tak powiem, realnie, ponieważ ci powoli padają, to co nas to nie zmienia? Okej. Okay. Okej, okay, tutaj jest coś... Jakiś problem z tym, że... jak to powiedzieć? Że to nie jest jakiś taki normalny event, znaczy nie normalny. Jest to normalny event, ale nie jest jakiś taki mega ważny, więc... O to chodzi. Okej, okay, czy coś tutaj... A my możemy tutaj dorobić. I tutaj też dorobić. I w sumie chciałem zrobić tam... zrobić coś innego, ale okej. Okay. A więc tak, tutaj zamienimy was na dywizję tą naszą przepiękną.
Okej, okay, artyleria. Nie, zrobimy was dywizję średnich czołgów. Tak. Będzie nasza potężna dywizja średnich czołgów. Na razie będzie taka. Ale przy dywizji średnich czołgów potrzebujemy średni czołg. Więc dodajemy go. Boom. Zacznij produkować go i... No i na razie tyle. Okej, możemy sobie też to ulepszyć, a nie, nie możemy, dlatego że nie mamy wystarczająco tej rzeczy. Okej, ulepszajmy. Kolejne ulepszenie do tego. Tutaj też kolejne ulepszenie. O, naprawdę dużo ulepszeń mamy. Do kolejnej artylerii ulepszenie. Już jest to najlepsze? Nie, jeszcze to nie jest to najlepsze. Do broni. I coś jeszcze? Nie, na razie to tyle. No więc tak, mamy pewne braki w niektórych sprzętach. Ale trudno się dziwić, jeżeli dosłownie na Syberii jesteśmy. No i się właśnie pokonaliśmy ich. Widzę, że część dywizji, które walczyliśmy, to były dywizje japońskie. Co trochę śmieszne jest. Ale zajmijcie się tymi dywizjami. Tutaj o dziwo walczymy z Japończykami na Syberii. Nigdy się nie spodziewałem, że będę kiedyś walczyć z Japończykami na Syberii. Zazwyczaj ja byłem po stronie japońskiej i walczyłem z kimś. Z Niemcami na przykład. Okej. Wy możecie się zająć tymi dywizjami, dlatego że nie powiem. Po prostu jesteśmy w lepszej sytuacji. Nie, wygląda na to, że nie jesteśmy w lepszej sytuacji. Nasze dywizje górskie jeszcze sobie radzą z tym, ale widzę, że po prostu sznurkiem szły te dywizje japońskie tutaj. Teraz będą mieli problem, dlatego że my teraz sznurkiem będziemy szli do nich. Więc te... Szczerze powiem, to jest ten moment, kiedy chyba będę kończył już serię, z tego względu, że nie widzę potrzeby, żeby udowodnić, że naprawdę bardzo potrzebne jest to, że jako Austro-Węgry, teraz jako Święte Imperium Rzymskie, podbić to wszystko, później podbić ich i przejąć te terytoria, dlatego że jakbym już chciał zrobić to może jako Niemcy. A tak to w sumie zrobiliśmy wszystko, co chcieliśmy, więc nie jest to aż takie złe. Naprawdę to już chyba będę kończył, nie będę już dociągał do 24 minut. Mamy na przykład coś takiego się pojawiło, co jest po prostu Butanem. Tak, Butan dosłownie tutaj pokonał ich. Nigdy się nie spodziewałem, że zobaczę Butan, który będzie większy niż tamto coś. I mamy gościa z sweterku. Więc tak, to było tyle. Jeżeli macie jakąś propozycję, żeby nagrał coś, to piszcie w komentarzach. Ja jeszcze sobie tutaj zapiszę tą grę. No, seria była nawet fajna. Trochę początek był taki, że musiałem trochę go ciągle powtarzać, dlatego że coś tam złego się stało, coś tam złego się stało. No ale koniec końców udało się. Wszystkie praktycznie wojny, które tutaj zrobiliśmy, były takie dosyć czyste, że walczyliśmy tylko z nimi albo z frakcją, w której byli. I teraz tylko walczymy, jeżeli chodzi o to, żeby odbić kilka terytoriów takich. Bo tak, bo pokonaliśmy Rosję, teraz musimy pokonać tylko Japonię, która ma się los. Jest to jedna z tych państw, które naprawdę nie chciałbym atakować, bo strasznie długo zajmują. W ogóle zobaczcie, ile Mandżurów umarło. Chyba tak są Mandżurzy.
umarło broniąc się przeciwko tym dookoła prawie. I teraz w sumie jeden, co byśmy im w miarę pomogli. Możemy w ogóle was zaprosić do frakcji? Jesteście w frakcji. A, jesteście w grupie azjatyckiej. O, super frakcja. Okej, więc to byłoby na tyle. Tutaj Włosi próbują zaatakować Etiopię. Etiopia jest w frakcji z Szwecją, kraj jest tutaj. Co się stało? Czy ktoś zapomniał o tej Szwecji? Chyba ktoś zapomniał o tej Szwecji. To Rosjanie zapomnieli, bo przecież ruskie pokonali tamtych. O, właśnie, to wszystko wina ruskich. Dobra, Ruzami Trajol. No to, cześć.